Widzowie, przyszedł ten dzień, w którym musimy odnaleźć Dave'a, ponieważ mnie to już denerwuje. Dave'a nie ma na Palionowie już od jakiegoś czasu. Ciągle gdzieś tam w tych kanałach jest więziony przez Pennywise'a i pisaliście mi w komentarzach, że gdzieś tam jest baza właśnie, w której on jest przetrzymywany i muszę ją odnaleźć, ponieważ no nie wyobrażam sobie, żebym nie odnalazł go. Więc słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym odnalazł Dave'a, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. W sumie tyle. Zapraszam też na Instagrama, tam możecie wbić, link jest w opisie, tam ostatnio wrzuciłem fotę, wczoraj chyba to było, więc wbijcie, bo warto. A ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Dobra, widzowie, jak widzicie, jestem na chacie tradycyjnie. Ja już zawsze zaczynam na chacie. Jak widzicie, mam też ze sobą potkę niewidzialności. Została mi jedna z poprzedniego odcinka, co nie jest dobrym znakiem, ponieważ to oznacza, że mamy tylko 8 minut na to, żeby być niewidzialnymi tam właśnie w kanałach. Ale uznałem, że nie wypiję jej od razu. Zejdę na początek do tych kanałów i dopiero jak zobaczę Pennywise'a, to dopiero wtedy wypiję tą potkę, żeby wtedy być jakby niewidzialnym. No bo póki go nie widzę, no to to możliwe, że go akurat tam nie będzie i może akurat nie będę potrzebował tej potki. A szkoda by było ją jakoś wykorzystywać. Ja nie będę ukrywał, że się trochę boję, bo no bo ten Pennywise, wiecie jak to Pennywise, kurczę, no on atakuje mnie tutaj już od jakiegoś czasu. Ale mówiliście mi, że jest tam gdzieś ta baza, w której jest ukryty Dave, więc ja nie wyobrażam sobie, żebym tego nie sprawdził. No po prostu muszę pójść, więc schodzimy do tych kanałów. Mam nadzieję, że nigdzie go tu nie będzie. Nie będzie go tu, dobra, jest cicho póki co. W każdym razie, ja nie wiem, czy słychać ptaki, które są za oknem u mnie, bo mam otwarte okno. Przepraszam widzowie, jeżeli słychać, ale będę mówił bliżej mikrofonu, to najwyżej ściszę. Nieważne, w każdym razie musimy znaleźć tą... Nie no, jest, naprawdę, ja myślę, że nie będę musiał pić tej poty. Okej, dobra, on tam poszedł. Wiecie co, ja na razie pójdę szukać w tą stronę, ponieważ tutaj go nie ma, a wydaje mi się, że tutaj to nie jest w żaden sposób połączone i po prostu przeszukamy na szybko tutaj ten teren. Teren. Już mi się nie umiem powiedzieć Erwizowie, już jest problem ze mną. Nieważne, w każdym razie musimy znaleźć tutaj gdzieś właśnie tą bazę. Na razie go tutaj nie ma, widziałem, że tam gdzieś sobie krążył, więc póki co na spokojnie, bez picia poty, ale zaraz może przyjść moment, w którym niestety będzie trzeba co nieco wypić. W każdym razie gdzieś tutaj też była ta baza, którą ostatnio znaleźliśmy. I możliwe, że o tamtą bazę wam chodziło, chociaż nie wiem, bo nie sprawdziłem, czy mi pisaliście pod tym filmem właśnie, czy to jest ta baza, w której był przetrzymywany Dave, czy nie. Ale wydaje mi się, że to nie jest ta baza, bo tam nigdzie nie było takiego więzienia. A wydaje mi się, że to będzie gdzieś jakieś takie więzienie, wiecie, takie typowo tradycyjne. Typu kraty i coś tam, jakieś zamknięcie na drzwi i tak dalej. Więc gdzieś to będzie, tylko kurczę, gdzie to może być? Ja totalnie nie mam pojęcia. Gdzie to było? To było gdzieś tutaj, w tym miejscu. Nie no, ja jestem tak pogubiony w tych tunelach. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie co jest. Już tutaj krążę, kilka razy już tu krążyłem i nie mogę tego odnaleźć. Ale gdzieś tutaj było to właśnie. Czy to było tutaj? Nie no, to jest zamurowane. A, bo on to zamurował. O, widzowie, to jest tutaj, bo on to zamurował. Teraz sobie przypomniałem. Czyli dobra, na szybko tutaj wchodzimy, murujemy to za sobą, bo on gdzieś tam był, więc tutaj jesteśmy póki co bezpieczni. Wezmę sobie pochodnie w ręce i lecimy tam na koniec, zobaczyć do tego więzienia. Póki co dobrze, że on sobie tam krąży po drugiej stronie. Ja tutaj będę sobie na spokojnie to sprawdzał. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie odnajdzie i że sobie tam będzie coś robił, ponieważ na razie chcę przeczesać cały ten teren, który jest tutaj. Bo to, co tutaj jest, jest mega podejrzane. Mega podejrzane i nie wiem, czy to tutaj był więziony Dave, czy nie. Wydaje mi się, że nie. To nie wygląda w ogóle jak więzienie. Tam jest w ogóle wyjście na górę. Jestem ciekaw, w którym to jest miejscu, bo ja tego nigdy nie widziałem tutaj. Tylko... O kurde, tam była dziura, ja w nią wpadłem, o nie, musimy stąd wyjść. Dobra, czy da się tą wodą wypłynąć? Da się chyba wodą wypłynąć. Boże, jak się wystraszyłem, już myślałem, że to po mnie, będzie. Dobra, żyjemy, tu trzeba uważać na tą dziurę, bo naprawdę przysięgam, już było mokro w gaciach było, widzowie. Dobra, czy tam możemy jakoś wyjść na górę? Ja boję się tutaj, jak rozleję tu wodę, tutaj to się wszystko rozwali, on będzie wiedział, że ja tu byłem, tak? Nie możemy też zrobić. Będziemy musieli zrobić poszukiwania też poza, gdzieś w dżungli, bo widzę, że tam są dżunglowe drzewa i jest ta baza i będzie można ją z góry zlokalizować. I może wtedy jakoś byśmy tam spuścili TNT na przykład tutaj i to wszystko rozwalili. To by było całkiem dobre, ale dobra, tutaj nic nie ma, tu Dave'a nie ma, więc musimy poszukać go totalnie gdzie indziej. I teraz pytanie, gdzie jest ta baza, w której on jest przechwytywany? No już mnie to męczy, widzowie. Ja chciałbym mega to odnaleźć, tylko te tunele są tak długie, tak zawiłe, że nie da się naprawdę. Ja już mam wrażenie, że byłem w każdym miejscu i nie znalazłem tej bazy. Nigdzie nie ma tego. I teraz mi się wydaje, że to może być tak samo zamurowane jak to, więc będzie trzeba sprawdzać każdy... No nie,
nie, dobra, pijemy potę, teraz to już pijemy potę, teraz to już piję potę, bo już nie mogę, tak, nie mogę sobie pozwolić na taką wpadkę. Dobra, murujemy to szybko. Dobra, on jest tutaj. I on jest tutaj, dobra, teraz na spokojnie. Może ja go będę śledził, i może jakoś akurat odnajdę tamto miejsce, w którym jest uwięziony Davik. Może akurat on będzie tam szedł, może akurat, widzowie. Więc może pośledźmy go chwilę, skoro już wypiłem tą potę, mogę sobie bezpiecznie za nim podążać. Tylko pytanie, no i on skręca znowu w prawo, on chce tutaj kółka kręcić, czy co? Co mu chodzi? O co? Dobra, o nie, znikł mi! Gdzie on jest? Gdzie on jest? No tu gdzieś powinien być. Lewo? Prawo? Nie, no znikł! Naprawdę znikł! Dobra, nie wiem, wróćmy z powrotem gdzieś w tamtą stronę, bo to gdzieś tutaj musi być, gdzieś, dobra, może w tą stronę pójdźmy, bo to jest jakiś długi tunel, może coś tam jest na końcu, czego jeszcze nie odkryliśmy, nie wiem, zobaczymy, ponieważ gdzieś tutaj powinien, no być Davik, no i kurczę, teraz pytanie, w którym miejscu, nie wiem totalnie, ale gdzieś tutaj też było wyjście, to w ogóle, o, tu jest... Znowu to jest zamurowane. Tak jak mówiłem, trzeba za tym sprawdzać. No tutaj akurat nie. Ale on niektóre te tunele muruje. I całkiem możliwe, że po drugiej stronie tych tunelów właśnie może być taka baza, że może on w ten sposób je zamurował. I może dlatego my nie umiemy tego znaleźć, bo po prostu jakiś tunel jest zamurowany. No i my nie wiemy, co jest po drugiej stronie. Ale tu jest wyjątkowo jakiś długi tunel, więc to w sumie mogłoby tu gdzieś być. Tu jest to wyjście do tego krateru dużego. A ja pójdę tutaj dalej, bo tutaj nie byłem jeszcze. A widzę, że ten tunel też jest mocno, mocno długi i gdzieś tutaj by mogło to być. Problem jest taki, że akurat teraz jak mam potę niewidzialności, to akurat teraz wolałbym, żeby ten Pennywise, już mi się to myli, żeby ten Pennywise tutaj po prostu gdzieś był, bo wtedy bym wiedział, że jestem bezpieczny, bo wypiłem potę, a tak ona mi się zaszy... Dobrze, że mam potę, widzowie. Dobra, on tu gdzieś krąży. Okej, jak on tutaj tak szybko doszedł? On gdzieś wchodzi jakimiś tunelami, ma przejścia, o których ja nie wiem, ale dobra, idziemy za nim. Może doprowadzi nas tutaj do czegoś. No bo to by było dobrze, jakby nas do czegoś doprowadził. O, skręcił gdzieś w prawo. Tam nie, to jest niedrożny tunel. On dalej powiększa te tunele, naprawdę? Czy on dalej je powiększa i on dalej je buduje, żeby one były jeszcze większe i bardziej zawiłe? Nie, ja proszę, tak nie chcę. Dobra, tam nic, chyba że tam jest jakieś tajne przejście. Nie ma chyba nic. Stanął sobie przy ścianie. Co on robi? Co on ma w ręce? Kilof ma. O nie, on będzie powiększać ten tunel naprawdę? Czy tutaj coś jest ukryte za tym? Nie, no on powiększa tunel chyba. O kurczę, tak się odwrócił. Nie, biegnie w moją stronę. Nie. Dobra, niech sobie przebiegnie na drugą stronę. Czy on podejrzewa coś? Mam nadzieję, że nie. Jeżeli on coś podejrzewa, to mamy mocny problem, widzowie. To... Dobra, on chyba coś podejrzewa. Jest tu strasznie ciemno, nie mogę wziąć nawet pochodni do ręki. Mam nadzieję, że cokolwiek widać, widzowie. Bo jeżeli nie, to... Dobra, on tam gdzieś idzie. Ja jestem ciekaw, co tam jest też. Ale dobra, pójdźmy za nim, To też jest niedrożny tunel. No nie, no co to ma być? On mnie jakoś tutaj troluje. Tu jest zamurowane, on to tutaj, nie wiem, może jakoś... A on to oznacza? Co on robi? Co jest z nim nie tak? Dobra, nie wiem, ja tu pójdę w prawo, bo tutaj jeszcze nie byliśmy. A tu coś może być w sumie. No i też widziałem takie jedno wyjście na ten kanion jakby, na ten krater. I całkiem możliwe, że tak, to chyba jest tu w ogóle. To, no jasne, że to jest tu. No dobra, tak to też mi właśnie wyglądało i tak mi się wydawało, że to właśnie w tą stronę będzie. Czy on za mną idzie? Nie idzie, czyli gdzieś sobie pobiegł. Na razie mnie to nie interesuje. Ale tutaj jest, jak widzicie, to drugie wyjście. On robi z każdej strony. Tam jest, tutaj. Pytanie, kiedy pojawi się z tamtej strony i z tej strony, bo on to ciągle buduje, więc myślę, że jakiś kanał w końcu może się pokazać i z tamtej, i z tej strony. A to by było, no niefajne, gdyby tak się stało. Dobra, ja bym się chciał tam dostać, ponieważ tak w ten sposób skrócimy sobie naszą trasę. Chyba tam się nie da dostać, jak tak sobie teraz myślę. Dobra, zejdźmy tutaj normalnie na dół. Wow, już myślałem, że nie uda mi się wiadra walnąć. Dobra, i weźmy sobie lianą, tak będzie najłatwiej. To jest chyba jedyny możliwy sposób, żeby się tak tam dostać. I po prostu przejdziemy sobie tam dalej i cofniemy się w tamto miejsce, gdzie na początku go widzieliśmy. Ponieważ w tamtą stronę nie poszliśmy, a tam jeszcze musimy sprawdzić, bo tam całkiem możliwe, że coś możemy odnaleźć. Dobra, wchodzimy do tego tunelu. Pytanie, czy on tu gdzieś będzie. Teraz tak, to było chyba w prawo, tak mi się wydaje. Ja już się gubię tutaj, naprawdę. Mi już się tak orientacja tutaj w terenie gubi, że to jest tragedia. Ale gdzieś tu w prawo chyba to było. Tak mi się wydaje, tam chyba jeszcze dalej. Tutaj, tu nic nie było. Idziemy jeszcze dalej. To chyba, tam na wprost jest chyba wyjście w ogóle z tych kanałów, tak mi się wydaje. Tam chyba na samym końcu. Nie, to nie tam jest chyba. O nie, już się zgubiłem, widzowie. To tu było? Tu i w lewo chyba. Możliwe, że tak to było. Ja po prostu się pomyliłem. Tak,
tak, dobra, tu jest ta skrzynka, dzięki tej skrzynce ja w ogóle wiem, gdzie jest wejście, nie? I teraz pójdźmy w tą stronę, bo tutaj jeszcze nie byliśmy, a tutaj jest całkiem możliwe, że gdzieś tutaj mogłoby to być w sumie, więc po prostu poszukajmy tego, przejdźmy tam na koniec tego tunelu, tu jest znowu tak ciemno, ile ja mam jeszcze poty? 2,50, no to niewiele, widzowie, niewiele tej potki mamy, a przydałoby się odnaleźć to, zanim ona mi się skończy, odnaleźć Dave'a i go uratować, tak by było najlepiej, dobra. I teraz tak, mamy ten tunel do przodu, mamy w lewo, widzę, że tam już jest coś chyba w lewo, są dwa... Czy on wyszedł z wody? Czy dobra, czy tam jest jakaś baza pod wodą? Ej, czekajcie, musimy zobaczyć, czy tu jest jakieś... Nie ma tu nic, Boże, on jakoś oszukuje, on ma jakieś tutaj dziwne rzeczy, dobra. Tu w lewo, idzie gdzieś w prawo, dobra, pójdźmy za nim, zobaczymy, dokąd on tym razem prowadzi. Wyszedł z wody, ewidentnie wyszedł z wody, widzowie, to było podejrzane, ale wyglądało jakby wyszedł z wody, więc nie wiem, może tam jest jakaś baza, zaraz to sprawdzimy, tymczasem pójdźmy tam, bo tam jest chyba znowu skręt w jakiś tunel w prawo, więc zobaczymy, bo tam widzę, że się coś świeci. Dobra, idźmy, ciekawe to jest, dlaczego on tak krąży po tych kanałach i ciągle tutaj coś rozkminia. Ej, dobra, są tu jakieś drzwi, czy to jest miejsce, w którym Dave był więziony? Ja nie mogę tam wejść teraz, bo jak ja kliknę w te drzwi, żeby otworzyć, to przecież on usłyszy to. Ja czekajcie, muszę się tu schować, jak on otworzy te drzwi i wyjdzie, to ja w tym momencie muszę wejść. To musi być taka szybka akcja, widzowie, wiecie? No, nie można zwlekać z tym. Pytanie teraz, kiedy on wyjdzie... O, nie zdążyłem. Dobra, niech sobie pójdzie. Bardzo dobrze. Ja może tutaj zrobię taki tryk, po prostu, że wejdę sobie bokiem na spokojnie i w ten sposób nikt nie zauważy. Dobra, zwiedźmy to miejsce. Czy to jest to miejsce, w którym Dave był ukrywany? Czy są tutaj jakieś rzeczy, które mi wskażą na to, że on tutaj był? Mam nadzieję, że tak, tu jest jakiś stojak na... Nic tu nie ma, naprawdę nic tutaj nie ma. Nie wiem, widzowie, czy to jest to miejsce, czy to nie jest to miejsce, ale wygląda to jak więzienie w każdym razie. Zresztą te łańcuchy, tutaj to wszystko, więc całkiem możliwe, że to tutaj właśnie był Davik. I wydaje mi się, że tutaj, no bo nic innego nie znalazłem tutaj w tych kanałach. I wydaje mi się, że to jest już naprawdę ostatnie miejsce w tych kanałach, w których mógłby on być więziony. Są tutaj łóżka, więc wydaje mi się, że to może być to miejsce. No nie dam sobie ręki uczyć, bo nie wiem, napiszcie mi po prostu w komentarzach, czy to jest właśnie to miejsce, w którym on był więziony. Jeżeli tak, no to znaleźliśmy, no i jeżeli tak, to go tutaj nie ma. I to jest najgorsze. To jest najgorsze, widzowie, że nie ma Dave'a w miejscu, w którym prawdopodobnie był on przechowywany. No i jeżeli go tutaj nie ma, to pytanie, gdzie jest? I na to pytanie też możecie mi odpowiedzieć w komentarzach, jeżeli wiecie, bo ja totalnie nie mam pojęcia. Chciałem go uratować, znaleźliśmy to, ja już nie mam więcej czasu. Ma 20 sekund do końca potki. Mamy naprawdę niewiele czasu. Nie, on tu jest. Dobra, idziemy tam. Dobra, mi się zaraz podcast kończy, ja nie mam wiele czasu. Musimy stąd wyjść. Uwaga, podka mi się kończy. Ile, jak mi się pojawi ręka, to jest koniec. To jest kaplica, widzowie. Jest, miga mi, dobra, już jesteśmy widzialni. Nie mam podki. Dobra, musimy stąd wyjść, ja tego nie przewidziałem, że to już się kończy. Musimy się stąd wydostać. Dobra, czy on leci za mną? Nie ma go, czyli on gdzieś tam poszedł. Dobra, znam trasę. Tu w prawo i jeszcze raz w prawo i jesteśmy na wyjściu i wychodzimy, dobra. Dobra, udało się widzowie, dobra. Jesteśmy przy wyjściu, udało się, nie ma go, jest, dobra. Misja udana, widzowie. Udało się, znaleźliśmy jakieś miejsce, które prawdopodobnie może być miejscem, w którym Dave był przechowywany i więziony. Skoro go tam nie ma, no to musicie mi dać znać w komentarzach, gdzie on teraz jest, ponieważ jeżeli go tam nie ma, no to albo go przeniósł, albo uciekł, albo w najgorszym wypadku Davik już nie żyje i to by było bardzo smutne, więc po prostu mam nadzieję, że to nie jest prawda. Dajcie znać w komentarzu, ja wam tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa pa!